Lato powoli dobiegało końca i na niektórych drzewach liście zaczynały się złocić i rdzewieć. Któregoś dnia Tapi wrócił ze sklepu kupca pasi brzucha, niosąc pod pachą dziwny przedmiot. Był okrąglutki i miał dwa wąsiki. Jeden krótszy, drugi dłuższy. Wąsiki te wskazywały różne liczby, a gdy Tapi przekręcił kilkakrotnie znajdujące się nad nimi pokrętło, przedmiot zaczynał miarowo tykać. Chichotkowi od razu się nie spodobał. Tapi, co to takiego? Spytał nieufnie. To zegar, oznajmił z dumą Tapi. Wspaniałe urządzenie, które mierzy czas. To spodobało się Chichotkowi jeszcze mniej. Jak to? Jęknął. Nie dość, że lato się kończy, to jeszcze chcesz ten czas zmierzyć, by zostało go jeszcze mniej? Czasu wciąż będzie tyle samo, wyjaśnił Tapi. Z tą różnicą, że będziesz wiedział, ile go jeszcze masz. Ponadto zegar przyda nam się w jeszcze jednej sprawie. Uśmiechnął się przy tych słowach tajemniczo, ale Chichotek nie był tym zainteresowany. Skwaszony wyszedł z chaty i chciał wrócić do zabawy, lecz nie mógł już odzyskać dobrego nastroju. Przez cały czas miał przed oczami białą tarczę zegara i słyszał tylko tykanie. Postanowił więc, że po kolacji poprosi Tapiego, by wyrzucił zegar do śmietnika. Wiking roześmiał się i pokręcił głową. Nie, Chichotku, nie wyrzucę zegara, powiedział. To bardzo użyteczne urządzenie, wierz mi. Zupełnie mnie to nie interesuje, rzekł Reniferek. Nie lubię tego tykania. Boję się, że odbiera mi czas. Wcale ci go nie odbiera. Będzie nam pomagał, zobaczysz, jutro rano. Chichotek nie chciał się dowiedzieć, co go czeka następnego dnia rano. Obrażony poszedł do łóżeczka i długo, długo nie mógł zasnąć, gdyż słyszał tylko i wyłącznie nieprzyjemne tykanie. Nic jednak nie równało się z głośnym dzwonieniem, które wyrwało go ze snu nad ranem. Co się dzieje? Wrzasnął. Tapi, co się dzieje? Na widok pogodnej, uśmiechniętej twarzy Wikinga Reniferek trochę się uspokoił. Tym bardziej, że Tapi pacnął zegar dłonią, a ten się uciszył. Uff, nareszcie, westchnął Chichotek. Wracamy do spania? Nie, Tapi pokręcił głową i przybrał tę samą tajemniczą minę, co poprzedniego dnia. Widzisz, dzięki naszemu zegarowi, który tak w ogóle ma na imię budzik, będziemy w stanie zawsze obudzić się na czas. Nie rozumiem, Tapi. Chichotek pokręcił głową. Po co? Zawsze budziło nas słonko, które zaglądało przez okna. Tapi westchnął i pogłaskał Reniferka po główce. Teraz, Chichotku, będziesz wstawał wcześniej. Czeka cię bowiem wspaniała przygoda. Niedługo spotkasz inne dzieci, takie jak ty. Będziecie razem bawić się, uczyć, śpiewać i tańczyć. Czekają was wspaniałe gry i długie spacery, pyszne podwieczorki i piękne piosenki, czarodziejskie wycieczki i wciągające książki. Będziesz się bawił, uczył, malował i śpiewał. A po południu znów się spotkamy i zaprowadzę cię do chaty, byś mi wszystko opowiedział. Czy chciałbyś wziąć udział w tej przygodzie? Tak, szepnął zasłuchany Reniferek. To w takim razie musisz zaprzyjaźnić się z budzikiem, gdyż to on każdego dnia będzie wyrywał cię ze snu na czas. W porządku, westchnął Chichotek i nieco przyjaźniej spojrzał na tykający zegar. Tapi, a kiedy się rozpocznie ta przygoda? Już niedługo, rzekł Wiking i stanął przy drzwiach. Chodźmy. I tak oto Tapi po raz pierwszy zaprowadził Chichotka do przedszkola.